Otwieram posiedzenie Komisji Budżetowej. Witam wszystkich serdecznie. Witam Komisję Budżetową, witam panią dyrektor Domu Kultury, witam przewodniczącego Komisji Rolnej. Porządek dzisiejszego posiedzenia związany z projektem budżetu i wykonaniem i zmiany do tego projektu. No i jeszcze sprawy różne. Mamy tutaj panią dyrektor, ma jakieś propozycje co do inwestycji, to proszę to zaprezentować pani dyrektor. Witam państwa wszystkich serdecznie. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj przyjść, korzystając z okazji, może nie pierwszego posiedzenia komisji, ale ze względu na to, że już ku końcowi ten rok i budżetowy, i kalendarzowy się skłania, żeby zaproponować, może przypomnieć też, bo ja takie dokumenty składałam do 30 września razem z projektem budżetu swojej jednostki, na modernizację kotłowni w Centrum Kultury. Z uwagi na to, że stan pieca jest bardzo zły, non-stop awaria, co też wiadomo, że pochłania jakieś koszty, ale może nie to by było najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tak naprawdę gaz, którym opalamy ten budynek, ucieka z tego względu, że brak regulacji, możliwości regulacji, zabezpieczeń na tym piecu powoduje, że ani nie można z nim czegokolwiek zrobić, dlatego że to jest piec z lat 80., gdzie już żadnych części na tym rynku nie ma do tego pieca. No i przede wszystkim to, że non stop jest awaria. Więc ja w roku 2013, przepraszam, w ubiegłym roku, czyli równo rok temu, dotację celową wykorzystałam na przygotowanie pełnej dokumentacji na modernizację tej kotłowni. Też wskazałam w projekcie budżetu źródło, z którego można by było pozyskać te pieniądze, co uważam, że jest bardzo istotne. Byłaby to pożyczka, aczkolwiek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, który ogłasza corocznie programy, zawsze na każdy rok układa to troszeczkę inaczej. W tym roku była to pożyczka, ale równie dobrze w przyszłym roku mogłaby to być częściowo dotacja, a częściowo pożyczka, tak jak to było 2 lata temu. Tego ja na tym etapie nie wiem, ale wiem, że to się wpisuje właśnie w jeden z programów Wojewódzkiego Funduszu. Też poczyniłam pewne jakieś tam rozmowy, żeby jak najwięcej informacji uzyskać na ten temat. Byłaby taka możliwość, żeby to na 15 lat rozłożyć tę pożyczkę o bardzo niskim oprocentowaniu, częściowo umorzalna ta pożyczka, więc to jest też wyjątkowo jeszcze korzystne. A tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo myślę, że przede wszystkim. My borykamy się w Centrum Kultury stale z bezpieczeństwem. W tym roku zgodnie z nakazami nie ochotniczej, tylko Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i decyzjami, jakie nałożyła na Centrum Kultury, musieliśmy zmodernizować w takim stopniu, może bardziej pod kątem bezpieczeństwa, przepusty przez ściany właśnie w kotłowni. To był problem, bo straż ewidentnie to zarzuciła, więc częściowo udało się w ubiegłym roku, częściowo w tym roku, zarówno drzwi, jak i te przepusty porobić, zawory też, żeby przynajmniej tutaj pod tym kątem straż nam nie zarzucała. Natomiast jeśli chodzi o piec, tutaj straż wiadomo, że nie ingeruje, dlatego że nie są fachowcami w tym temacie. Tutaj przepisy nie nakazują z tego czy z tamtego korzystać, natomiast w protokołach z przeglądu, jakie corocznie robimy, są zalecenia o wymianie, dlatego że nie da się tego pieca w żaden sposób ustawić. On albo działa, albo nie. I to są też pieniądze publiczne, które gdzieś tam odpływają, bo ilość gazu, jaka jest używana do ogrzewania tego budynku, jest znacznie większa niż taka, która chociażby przy dzisiejszej temperaturze mogła być na minimum. Wiemy, jak to w domach czy instytucjach innych publicznych się ustawia. Jest taka możliwość, natomiast my takiej możliwości nie mamy i ta awaryjność jeszcze tak jakby tutaj zmniejsza nasz budżet, uszczupla, gdzie moglibyśmy te środki równie dobrze przekazać czy wydać na inne cele. Także to jest duży problem. Całkowity koszt
to jest około 160 tysięcy. Ale dlaczego mówię około? Dlatego, że całkowity koszt inwestycji zgodnie z kosztorysami takimi technicznymi są podzielone na różne dziedziny. I tak, elektryka, czyli na samą instalację elektryczną, bez której przerobienia nie ma mowy odnośnie zabezpieczeń, czujników, przede wszystkim właśnie gazu, którym opalamy, to w ogóle nie ma mowy o modernizacji kotłowni, dlatego że na tą chwilę żadnych czujników tam po prostu nie ma. Wszystkie skrzynki zabezpieczeniowe, to wszystko trzeba było wykonać. Oczywiście instalacja gazowa to jest około 100 tysięcy. No roboty budowlane z tego względu, że po prostu mówiąc krótko, nawet tego pieca nie dałoby się wynieść, no i musi być większy otwór okienny. Więc tak to wygląda i sama instalacja gazu około 8 tysięcy. To jest oczywiście koszt taki na podstawie kosztorysów inwestorskich, który zawsze z praktyki wiemy, że przy ogłaszaniu przetargu jest niższy, dlatego że firmy zawsze składają swoje oferty, no też liczą na to, że wygrają, więc prawdopodobnie około 20, nawet do 30% koszt może być niższy. Także ja bardzo proszę o rozważenie tego tematu, dlatego że naprawdę ze względu na bezpieczeństwo należałoby się tym bezpieczeństwem właśnie tej instytucji, ja już nie powiem o nas jako pracowników, ale przede wszystkim osoby, które tam przebywają, zająć. No to ja uważam, że niech pani poczeka do końca tygodnia, Komisja Budżetowa rozważy te kwestie, przygotujemy pani jakąś taką informację. My mamy dzisiaj jeszcze jedno spotkanie, pomimo Komisji Budżetowej, spotkanie ze wszystkimi radnymi, z burmistrzem. Pewne rzeczy będziemy omawiali, bo przygotowujemy ten projekt budżetu. Budżet musi być uchwalony do końca grudnia, także żeby dobrze gmina funkcjonowała, tak musimy ten zapis wprowadzić i musimy po prostu te terminy dotrzymać. Jeśli chodzi o te środki, to powiem pani w ten sposób, że no, Dom Kultury i Biblioteka po tym rozłączeniu się, Biblioteka Oddzielnie, Dom Kultury, no to my tutaj duże pieniądze pochłania gmina, dlatego że wychodzi z tego wszystkiego, że żeśmy założyli na Dom Kultury razem z bibliotekami. Oferta jest tutaj złożona przez państwa na 1 600 000 złotych z haczykiem. To jest duże pieniądze. My na inwestycje drogowe, wiejskie i miejskie mamy zaplanowane 1 300 000. No to są małe pieniądze, także musimy też gospodarzyć się w ten sposób, że my musimy po prostu liczyć się z tym, że pomimo, że to są ważne decyzje, które po prostu powinno się zrealizować, ale na dzień dzisiejszy pani nie odpowiemy. Dlatego niech pani poczeka do końca tygodnia tą informację z Komisji Budżetowej i z posiedzenia. Przedstawimy to, jak będzie to wyglądało. Wiem tylko to, że do końca tygodnia pani też nic nie dowie się, bo dlatego, że dzisiaj myślę, że już te spotkanie takie, które z burmistrzem jest, to zrealizujemy to w jakiś sposób, informację taką dla pani. Czy ten kosztorys zawiera zakup pieca? Tak. Jeśli mówi pani o pożyczkach, przez Wydział Ochrony Środowiska to przeprowadzić, jak to pani widzi, w jaki sposób? Znaczy, jakie są możliwości techniczne realizacji, tak? No powiedzmy, że tak. Znaczy tak, ponieważ ja mam plan finansowy roczny i ja nie mogę zaciągać zobowiązań większych niż jeden rok budżetowy, więc ja samodzielnie tego zrobić nie mogę. Poza tym takimi inwestycjami na mieniu komunalnym, mieniu gminy, no bo przecież to nie jesteśmy my właścicielem, to jest tutaj właścicielem gmina, no to robi zawsze urząd miejski, czy to w innych jednostkach, czy to u nas. Należałoby to najpierw wprowadzić oczywiście do wieloletniego chyba tutaj planu inwestycji, WPI, tak. I tą inwestycję przede wszystkim na źródła finansowania tutaj wprowadzić. Czyli tak jak powiedziałam, no, czy to dotacja, czy pożyczka. No ja liczę, że w tym roku przyszłym, 2015, będzie to tak, jak zamierzali i zrobili 2 lata temu, czyli była częściowo chyba 40% dotacji, a reszta było to pożyczką. Właśnie przy takich działaniach. Ale ile jest umarzane z tej pożyczki? Bo ta pożyczka jest częściowo. A to już reguluje umowa, ja teraz nie powiem. Pani Grażynko? Też tak
podtrzymuję zdanie pani dyrektor, że będzie zapis odpowiedni w umowie. W umowie, bo to już zasiada zarząd. A umowa jest indywidualnie negocjowana z budżetem, tak? Znaczy, indywidualnie. Są inne zasady w ramach konkursów i w tej chwili trudno powiedzieć, czy będą to tylko pożyczki, czy pożyczka dotacje, więc stąd czekamy na warunki, jakie nam fundusz zaproponuje. No dobra, ale tak przyjmijmy jakoś taką ogólną, taką... że tak powiem, tezę, jak to by wyglądało, ile może być umorzone, no tak. No, ile może być umorzone, teraz tego nie powiem. Ale też dlatego, że stopę dyskonta podaje się na początku roku i wtedy fundusz tak jakby ogłasza zasady. To jest, w zeszłym roku było to pod koniec chyba stycznia. A jak było to do tej pory, do latach ubiegłych? Ale to każda inwestycja rządzi się swoimi prawami. To nie można powiedzieć, że na przykład na 100 tysięcy to tyle i tyle umorzone. Ja myślę, że będzie kłopot z pożyczkami dla gminy, bo dlatego, że my mamy już po tych wybudowaniach tej hali i wiele innych inwestycji poprzedniej kadencji, to z tego, co się orientuję tutaj w tych zapisach, no to my mamy już zadłużenie na 58%. Czyli nam zostało niewiele do zaciągania kredytów. Myślę, że Izba Rachunkowa nie pozwoli nam, żebyśmy się zadłużali dalej. Musimy już teraz pozyskiwać środki własne. Chciałbym też państwa poinformować, że na ten rok 2015 podatków z nieruchomości, z działek, od działalności gospodarczej nie będziemy podnosić. Nie będziemy tego podnosić, bo nie możemy. Po prostu gdyby była przygotowana już decyzja wcześniej, to można by było taki próg średni zaproponować. Czyli w następnym roku żadnych podatków. Jeśli chodzi o... Ten kredyt na ile jest? Na 15 lat? To nie jest kredyt. Znaczy, to jest zasadnicza różnica. Proszę się posługiwać pożyczką, bo pożyczka, dotacja... A pożyczka jest na ile lat? Na 15 lat. Fundusz jest w stanie to zrobić na 15 lat i... Bo to nie są duże koszty obciążające. Ja chciałam powiedzieć, ale spłata, ale jeśli mogę dokończyć, spłata i te koszty, które prawda, będą, bo to będzie w okolicach, jeśli ja liczyłam, przymierzałam się 7-8 tysięcy, prawda, chyba jeśli dobrze pamiętam, rocznie, nawet niech będą te odsetki, to i tak ja przypuszczam, że w połowie to będzie mniejsze rachunki za gaz, zużycie. Pani jakieś projekty przygotowuje tam z pozyskania środków z zewnątrz? Oczywiście. A ile pani w tej chwili zużywa gazu? Powie pan co? Zatrzymuje pan, teraz to nie powiem. Ale pani, bo to jest też istotne. Pani słucha. Ale utrzymanie budynku jest bardzo drogie, z tego względu, że są. Ja mam taką prośbę, myślę, że komisja też się podoba. Stara jest i ile ona zużywa, tak? Jeżeli będzie nowa, no, to też powinniśmy mieć takie porównanie. Sam cudów nie spełni poza tymi warunkami bezpieczeństwa, bo na zużycie gazu ma wpływ instalacji. Powiem tylko tyle, że może jeszcze nie z komisją oświaty, który był pan dyrektor tej kotłowni. No to jest tykająca bomba, ale o czym tu rozmawiać? Tamten piec to się do niczego innego nie nadaje, jak tylko na zło. Przecież tam w życiu żaden sanepid, żadna powiedzmy strasznie powinna tego dopuścić do użytkowania tego pieca. Mówimy o straży, to powiem tak. No tak, ale zobaczcie państwo, do tej pory wszystko było cicho, bo było ale nie było cicho, przepraszam bardzo. Skończ tą halę, ja teraz wrócę do innych inwestycji. Była rozmowa już dwa lata temu na ten temat. Była rozmowa w tym roku, byliśmy jako Komisja Oświaty, żeśmy to przeglądali i stwierdziliśmy, że faktycznie to jest tykająca bomba. To nie, że nie rozmawialiśmy na ten temat. Ja byłam sama tutaj z decyzjami straży. Ale musimy podzielić te pieniądze. Na pewno nie będzie tak, że będziemy tylko piłowali pieniądze tutaj do tłuszcza, tylko i wyłącznie na miasto, a o okręgach wyborczych zapomniemy. A jakie pieniądze na miasto? Po prostu, no myślę, że tutaj duża inwestycja, ta hala, to się... Przychylili się nad nim, że szacunku i tak dalej, podjęli taką decyzję, żeby w takim szybkim tempie można było to wybudować. I to chwała. I tutaj naprawdę tak. Mogę? Proszę bardzo. Na 9 tysięcy mieszkańców, taki ponad 9 tysięcy, które mieszka w mieście, jest pobudowana hala sportowa, tak? Tak. A teraz na 9 tysięcy w gminie jest pobudowana gimnazja w Wiśnicy, jest pobudowane boisko w Wiśnicy, jest pobudowany łącznik w Mokrewsi, jest pobudowane przez szkole, prawie będzie pobudowane przez szkole w Postoliskach. Będą pobudowane, będą szatnie. Z tego projektu budżetu, co będzie zrobione. Tak. Będzie w strójkach u Piotrka będą szatnie, tak?
boisko w Mokrewsi, boisko w Strykach. I ja tylko proponuję, żeby pan przewodniczący siadł i policzył, ile kosztowały te wszystkie inwestycje w tamtej kadencji, ile otrzymaliśmy dofinansowania na te inwestycje. I porównamy to do hali sportowej jednego przedsięwzięcia, które było robione dla całego. Paweł, boisko to jeszcze było pobudowane 4 lata temu, tylko w tamtej kadencji. Stryker. No jak to? Przecież oddane było tu u nas było jeszcze robione, to było na początku kadencji. 360. No ale nie ma, tam była też dotacja, ja tylko mówię, proponuję, żeby to policzyć. Ile kosztowała hala sportowa z dotacją, a ile kosztowała... No to teraz ja tylko powiem tak krótko, jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć, no to nie, tak. Dom kultury, opiewamy milion sto. Pomijamy wodociągi, kanalizacja. Ale poczekaj. No to teraz SUV w Kozłach, tak? No tak. Wodociąg do Tłuszcza. No. SUV w Wysobyka. No. I wodociąg. Ja ale tam tego jeszcze nie ma. Bo tutaj uważamy, ja uważam, że wodociągi, kanalizacja. W tej chwili jest kanalizacja. Nie ma dyskusji. Wodociąg jest priorytet dla mnie i to nie, ja nie ulegam wątpliwości, żeby się robić leśnicy, wodociągi, powiedzmy, na wszystkich okolicznych miejscowościach. Tylko, że jeżeli już porozmawiamy. Krzyczycie na temat hali, to proszę bardzo, że teraz weźmy nikt nie krzyczy na temat hali. Bierzemy pod uwagę podobne inwestycje. Ale już się pobudowałeś. Bo jeżeli załóżmy, się pobudowała, gdyby hala była tylko pobudowana, powiedzmy, a w okolicznych miejscowościach nic, proszę bardzo, przenieśmy to na jednego mieszkańca. No ale ta decyzja, która zapadła, że rozdzielić bibliotekę od Domu Kultury. No słuchajcie. Pochłania nam dużo pieniędzy. Ale no co by nie było? Problemu, bo to... A gdyby to złączył z powrotem, mamy oszczędności. Ale to teraz nie połączysz. Teraz bo teraz zaczniemy okrajać Centrum Kultury, okrajać bibliotekę. Ale to już by nie było okrajania. Zaraz się zacznie okrajanie szkoły i zaraz się zacznie... Pani jest naczelnym dyrektorem. Ja tylko nie chciałabym tak jakby zabierać czasu, tylko chciałabym dokończyć. I tutaj zwrócić uwagę, że ja z tym tematem odnośnie bezpieczeństwa pieca, ale nie tylko, kwestii decyzji, jakie są nałożone z Państwowej Straży Pożarnej, to ja już do mnie tylko przyszłam tutaj i to był chyba luty czy marzec. Pani słucha, nie chodzi o projekty. Pani zabiega o te projekty. Chciałbym, żeby Pani na komisję budżetową zawsze się pofatygowała, jaki projekt Pani sobie tam założyła i o jaki projekt Pani występuje. Żebyśmy wiedzieli, że później jak będzie jakaś sytuacja do dofinansowania do tego projektu, no to żebyśmy mieli taką wiedzę, żeby nie było tak, że Pani zabiega o projekt, później się stawia nas w sytuacji takiej, że trzeba wyłożyć środki własne, prawda? A my mamy troszkę budżet rozpisany. Panie dyrektorze, bo ja sobie nie przypominam, czy to się znajduje w budżecie w Centrum Kultury, ta inwestycja, czy nie? Nie. Ja wnioskowałam o nią, zrobiłam budżet jako budżet i tutaj ustalałam z sekretarzem, jak do tego podejść. Więc na piśmie, który składałam, a załącznikiem był mój projekt budżetu, plan finansowy, wnioskowałam o wprowadzenie do planu. W projekcie budżetu tego na tą chwilę nie ma. Nie ma. Nie ma, bo mam, wydrukowałam sobie cały tutaj, całą uchwałę budżetową, przynajmniej projekt i nie ma wśród inwestycji. Dlatego też u Państwa jestem. Ten rok jest trudny, dlatego że jest tak jakby zmiana... Ale dokończę o tych projektach. Niech Pani tutaj, żeby się zadeklarowała nam, że po prostu powinniśmy wiedzieć właśnie o których... No to powiem tak, zawsze na Pani to przedstawiała. Tak? Projekty, jaki wkład własny i tak dalej. To, i w tym roku... Czy to z OPS-u, czy to tak, to zawsze mieć takie... Dobrze by było, żebyśmy mieli tutaj taką wiedzę, żeby nie była taka sytuacja, że wie Pani... Zaskoczenie, rozumiem. Ja poprzednio kiedyś, wie Pani, spotkałem się z różnymi rzeczami, także nie chciałbym, wie Pani, już później stawiać się w sytuacji takiej, że no przychodzi urzędnik i mówi, że mu brakuje pieniędzy. A to znaczy, że o co chodzi? Brakuje. To znaczy, że coś sobie źle doszacował, czy coś sobie źle policzył. Nie może być takiej sytuacji, że dostajemy na koniec roku brak środków. No właśnie dlatego, żeby uniknąć tej sytuacji, to chciałam Państwu powiedzieć, żeby wcześniej była taka informacja, taka sygnalizacja. No to sygnalizacja moja jest taka, jeśli już zaczęliśmy ten temat, bo nie zamierzałam go poruszać, dostałam pismo, żebym dostosowała plan finansowy do 915 tysięcy, tak jak to było dotacji w tym roku. I powiem Państwu, że w związku z tym, że w przyszłym roku będą nagrody jubileuszowe, które nie są tak jakby tutaj moją fanaberią, tylko wynikają z tutaj prawa pracy i to trzeba zagwarantować, jako pracodawca muszę to zabezpieczyć, ale też szacowanych wydatków na poziomie tego roku za prąd, za gaz i utrzymując sekcję minimum tylko to, co mamy, nie rozwijając ich w żadnym stopniu i zachowując wynagrodzenie na umowy zlecenia tak, jak to było w tym roku na tym samym poziomie,
no to mi brakuje pieniędzy. To nie jest tak jakby tutaj moje niedoszacowanie, tylko czynniki zewnętrzne, na które ja nie mam wpływu. Chociażby takie jak na przykład w przyszłym roku, tak jak powiedziałam, nagrody jubileuszowe, dwie. No nie mogę powiedzieć w jakiej postaci, znaczy w jakiej wysokości, bo tego nie liczyłam, no ale nagroda jubileuszowa jest znaczna. To automatycznie ZUS, podatek, generuje wydatki. W przyszłym roku też najniższa krajowa będzie wzrost, bo już minister pracy podał i automatycznie składki, pochodne, wszystko idzie w górę. Więc naprawdę powiem szczerze, a w tym roku jeszcze zostało uruchomione kino, gdzie około 10 tysięcy to jest sam koszt licencji, opłat, które muszą wpłynąć z tytułu zawartej umowy. Bo tak zawsze jest, za licencje, za te opłaty, to po prostu trzeba to uiszczać. To jest w okolicach tam niecałych 10 tysięcy. Więc, no, a budżet zostaje w tym samym miejscu. Też wiem, że są oczekiwania, staram się je gasić i staram się tłumaczyć, że no nie wszystko można mieć. Ale też nie można zabierać dzieciom, czy wszystkim, no jak przynajmniej minimum dostępu do tej kultury. No to co, ja powiem dzieciom, że nie będzie zajęć tańca? Powiem, że nie będzie chóru? Albo powiem, że nie opłacę za orkiestrę trzech instruktorów? No trzeba z czegoś wybierać. Ja, mając do wyboru, które umowy, na pewno zrezygnowałabym z umów zlecenia, a nie umów o pracę. Dlatego, że umowy zlecenia wygasają z dniem ostatniego grudnia, zawierane są nowe na nowy rok budżetowy, natomiast umowy o pracę, no to wiadomo, wiemy, że tutaj kodeks pracy i... Na umowę zlecenia ma Pani ile osób zatrudnionych? Przy sobie? Nie mam. No, trzech trenerów w klubie. Tak, trzech trenerów w klubie. To jest utrzymanie trenerów, to jest w okolice 40 tysięcy. Kolejne 40 tysięcy to jest utrzymanie orkiestry. Chóru nie mam, w tym roku było przejście z umowy o pracę na umowę zlecenie, dlatego że tutaj była odprawa emerytalna, odszedł pan Zawisza na emeryturę, więc to tak jakby specyficzna sytuacja, nie mogę jej porównać do biegu rocznej, bo to nie będzie obrazować nic. Więc co jeszcze teraz, jeśli chodzi o świetlice, w tym roku na przykład dostałam umowę na utrzymanie świetlic. To jest 36 tysięcy na świetlicę w Dzięciołach i na świetlicę w Tłuszczu, gdzie w umowie było tylko i wyłącznie na wynagrodzenia. Natomiast opłaty z tytułu utrzymania budynku w Dzięciołach, komunalnego, gaz, czyli ogrzewanie, ale elektryczność i wszystkie inne koszty, nawet materiały do świetlicy, które jest zadaniem zleconym przez gminną komisję, nie dostałam nawet złotówki, więc my musieliśmy tak jakby dołożyć. I teraz jest obecnie awaria na Dzięciołach pieca. Nie wiem, jaki to będzie koszt. Wiem, że znaczny, bo już tam fachowiec był. I to jest kolejna sytuacja, która... A tam się skończył gwarancję, właśnie, czy ten piec już nie jest pod gwarancją? On już jest pod gwarancją. To już jest kolejna jakaś tam awaria, już jedna była. A to niedawno było w naszym Słucham? 11 był rozliczany. Ale mamy końcówkę 14. No właśnie, kwestia ile od gwarancji. A ja mam jeszcze pytanie, bo Pani ma tutaj na inwestycje około 40 tysięcy. Na inwestycje? Inwestycyjne. Mhm. I na co to są pieniądze? Na przykład jeśli chodzi o wydatek powyżej 3,5 tysiąca, no to na przykład mamy w okolicach 12 tysięcy rozłożenie lodowiska. Jednorazowo oczywiście, rozłożenie, złożenie tyleż samo. No to może się tam wahać w ogóle 500 zł. Tak było porównywalnie w tym roku. Tylko rozłożenie lodowiska wiąże się też z tym, że od razu Nicole i tutaj styropian, więc folia, więc to są jeszcze inne wydatki, które trzeba prócz rozłożenia jeszcze zagwarantować. No i energia, która automatycznie z 2-2,5 tysiąca skoczy na jakieś 7. No musicie sobie jakoś radzić, bo dlatego, że to nie jest tylko taki Pani przypadek, że Dom Kultury tutaj jest niedoszacowany, niedofinansowany i tak dalej. Ale ja nie naszykam, pani tutaj nie jest, nie jest Pani tutaj akurat zatrudniona 2 miesiące, tylko już kilka lat Pani pracuje, radziła sobie Pani z tego, co tutaj obserwuję i patrzę. Także wie Pani, do tego się przychylimy, będziemy nad tym się pochylać, ale nie do końca aż tak, wie Pani, że to wszystko Pani tutaj się da.
Ja tylko jeszcze mogę dodać, że w przyszłym roku z tych projektów, które złożyliśmy w tym roku, a do realizacji w przyszłym, to już będą 3. I tak jak Pan pytał o odnośnie wkładu własnego, już w projekcie budżetu, bo miałam taką wiedzę, to było odpowiednio wcześniej, miałam taką wiedzę, że będzie potrzebny wkład własny i tutaj w budżecie jest zabezpieczony na wkład własny i na VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W naszej komisji jest 15 radnych. I każdy musi w jakiś sposób na swój okręg jakieś pieniądze miał. Dopóki Wysicki tutaj będzie, to te pieniądze się pojawią. A że gdzie się pojawią, to tutaj znajdziemy. Damy sobie radę, skład mamy dobry komisji budżetowej. Widzę, że tutaj nie ma żadnych przeszkód wielkich. Poradzimy sobie. Oczywiście będziemy pamiętali o wszystkim, ale też będziemy o okręgach wyborczych pamiętali. Nie może być takiej sytuacji, że dany radny nie dostaje żadnych pieniędzy na swój okręg wyborczy. No to myślę, że tak nie będzie. Też o to zadbamy. O inne rzeczy też będziemy tu się starali. Niech Pani z nami będzie w kontakcie. Plan finansowy powiększać, bo na przykład w tym roku jednorazowo przy jednym projekcie z Wojewódzkiego Funduszu na kampanię Zostań Ambasadorem Ochrony, to było prawie 30 tysięcy, gdzie uważam, że nasze dzieci, które miały szansę jechać do Wyszkowa na Dni Miodu i Chleba, do Wołomina i się zaprezentować, gdzie nas nie kosztowało to nic, bo to było wszystko z dotacji. Była taka możliwość. Więc uważam, to jest jeden z 19 projektów tylko w tym roku. Więc uważam, że ja dokładam wszelkiego wysiłku razem ze swoją kadrą, żebyśmy i składali te projekty, i je realizowali, i je właściwie rozliczali. Ale naprawdę te sztywne wydatki, które są, które ja muszę zabezpieczyć na energię i na wynagrodzenia, no to po prostu już są poza tak jakby tą, poza mną, no bo zadań własny, które jest właśnie krzewienie kultury na terenie miasta, no to tutaj gmina musi zabezpieczyć przynajmniej. Tym bardziej, że ten dom kultury, to każdy widzi, że to jest ogólna bieda, to wygląd jego. Nie, teraz nie byłem w środku, nie oglądałem, pan ale... Nie jest tak źle. No, panie damie, pan sobie przypomina, jak było wcześniej? Ale tam kiedyś to było cieniutko. No, to tak, w zasadzie to tak się go nazwa, że dom kultury, ale to... I ta dobudówka, ta... z 1939 roku, czy tam z wcześniejszych dat jeszcze. Właśnie, sobie. Jak jesteśmy którego? W tym temacie, to ja chciałam Państwu powiedzieć, że mamy decyzję. Ale to nie jest to tak, taki, że nie, decyzja jest chroniony w jakiś sposób. Taką, że tylko możemy użytkować do końca tego roku, do 31 grudnia 2014 roku, a później no, albo trzeba występować o nowe pozwolenie, ale straż warunkowo się zgodziła na to, dlatego że argumentem ale jest wykładzina, która jest łatwopalna, bo to jest zwykły gumoleon i straż naprawdę... Zmniejszymy środki na straż i myślę, że znajdą się decyzje takie pozytywne, że rozważymy to nie... Straż nasza tutaj nie będzie mocno tak wygrzniła, bo dlatego, że... Tylko to jest dobrze, jak się nic nie stanie, jak się leżymy. Oczywiście, tak. Po tym terminie 31 grudnia wiem, że straż przyjedzie z rewizytą, sprawdzą, czy coś się zadziało, czy nie. I może nasz pani poprosić, możemy przy tym uczestniczyć, wie pani, ale jeśli pani by chciała, tak, żebyśmy byli pomocni. Jest decyzja negatywna. Za decyzją negatywną straży jest decyzja kolejna powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i w taki sposób się zamyka to skrzydło. Nie wiem, ja tej decyzji nie podejmę sama, bo to są koszty, chociażby wymiany wykładziny. Tylko proszę pamiętać też o stanie tego budynku, prawda? Że jeśli będziemy ściągać tę wykładzinę, no to też może się za chwilę pojawić, że są zbrudniałe, zbutwiałe te deski, no i też będziemy musieli robić z podłogą. Dobrze, to my pani podziękujemy. Dobrze. Podziękujemy. Taką informację, tak jak powiedziałem, wypracujemy do końca tygodnia, a tam się ktoś pofatyguje, być może mój zastępca, może ktoś w komisji budżetowej. Ale żeby nas pani przekonała, to tak nie warto. Że tak, to no, panie damie, póki jest, znaczy, tak się, tak, co będę tak się pani tak skromnie troszkę, tak, no myśleliśmy, że większe jakieś środki jeszcze by pani chciała, ale tak, jeszcze takie dostępne dla... W zasięgu, tak, prawda? Tak. Wzrok. No z pożyczkami, wie pani, to tutaj temat jest tak praktycznie. No, ale... Ja bym chciał, żeby gmina mogła, my spłacamy odsetki 1 250 000 co roku. Następny rok mamy 1 100 000. Następny rok mamy
milion złotych do spłaty i tak stopniowo. Także my tutaj oddajemy wielkie pieniądze. Gdyby to można było, ja już tutaj rozważałem z burmistrzem i z panią skarbnik, że można by było i z komisją budżetową, że można było to odłożyć. No nie da się. Z bankiem by tę sprawę dogadał, bo bank jest dosyć elastyczny, procentowo troszkę to ujmie, ale są jeszcze inne służby, które nam tutaj blokują tą spłatę i myślę, że ciężko by było, gdyby się... Ja tylko proszę Państwa, żebyście naprawdę rozważyli. Ja wiem, że wszystko jest ważne, ale myślę, że bezpieczeństwo... Ale o te projekty niech Pani nie zapomnie. Żebyśmy nie byli zaskoczeni, że Pani będzie chciała jakieś dofinansowanie duże, a my o tym nie będziemy wiedzieli, bo dlatego, że wtedy nie dostanie Pani tych pieniędzy, pomimo, że Pani projekt przygotuje, bo dlatego, że musimy pewne rzeczy sobie wcześniej zapisać. Środki własne dla Pani, przykładowo dla Domu Kultury, no to wiążą się z tym, że trzeba komuś zabrać, prawda? Wiem o tym. A tutaj takich chętnych nie ma bardzo w gminie, żeby uszczuplać te środki. Państwo, chcę, żebyście wiedzieli, jak proceduralnie to wygląda. Ja przygotowuję projekt, natomiast na etapie składania wniosku nie będę burzyła ani budżetu całego, wielkiego budżetu gminy Tłuszcz, ani nie będę robiła burzy szklance wody, bo to jest tak, apetytów bardzo dużo, natomiast jak my składamy do ministra kultury, to tych wniosków napływa tysiące i, że tak powiem, no kto bliżej Pana Boga, temu jest, że tak powiem, bliżej, o tak, albo ten ma łatwiej. Nie wiem, oceniane są i później wpływają, prawda, jakieś karty oceny i wpływają pisma. I to jest loteria. Może Pani, może pani wystąpić o taki projekt wodociągowania gminy, dalszy etap. Ale ja mogę wystąpić. Tutaj, a może Pani podjąć ale takie ja kroki? Ja mogę wystąpić tylko i wyłącznie środki w zadaniach. Środki własne z gminy Pani otrzyma. Tutaj jest zgoda na to. Ale także, ja mogę tylko w obszarze kultury zgodnie ze statutem. Niech Pani się tam lekko pochyli. Ty w ogóle nie pytanie, to żeby wodociągowa gmina, tak? Żeby nie, tutaj no, lecił się to się też do tego, a tutaj by dofinansowanie było takie pokaźne. Tutaj mówiło o kwocie. Nie, ale nie wiem. Ja uważam, że z udownikami byśmy byli. Ja uważam, że każda jednostka, która ma w swoim statucie zapisane cele, no to realizuje je... Nawet 500 tysięcy byśmy znaleźli na do finansowania. Ale myślę, że jest świetny Wydział Inwestycji w urzędzie i sobie radzi. Znaczy tutaj jest świetny to burmistrz. Otrzymał, wie Pani, 4,5 tysiąca z haczykiem głosów w tajnym głosowaniu i on tę robotę nam tutaj przygotowuje. My tutaj wspólnie razem, myślę, że rozpoczniemy to dobrze, ten rok. Na pewno nie będzie kłótni. Będzie porządek, będzie dobrze. A o Pani też będziemy pamiętali. Dobrze, to ja dziękuję, bardzo. Życzę owocnych obrad. Dziękuję. I do widzenia. Czyli co, przystępujemy do naszych takich zadań, które tutaj mamy jakieś takie... Co to jest? Może tak, Pani ma rację, no bezpieczeństwo jest ważne. No. Ważne, coś tak, się stało, dobrze. Naprawdę to jest... Tylko, że trzeba było też... ja chciałbym się dowiedzieć, czy ta Pani przyszła akurat tylko właśnie na naszą komisję, czy już była wcześniej 2 lata wstecz, bo jak była 2 lata wstecz, informowała, no to tutaj trzeba by było się mocniej pochylić, bo dlatego, była, że... mogę powiedzieć. Tak? Była, tak ja Ci mówię. Była. Była i na budżetowej, była i na oświatowej. No trzeba było tam w działach, w tych paragrafach zobaczyć u tej Pani, jak wygląda sytuacja, z czego mogłaby sobie ona, nie wiem, czy ma pozwolenie na poruszanie się, żeby sobie z działu, w paragrafach też nie ma zgody pewnie. To już jeden Pan Dyrektor tak zrobił. No, myślę, że nie ma, no bo działami, no to sesja, a rozdziałami, no to tutaj myślę, że skarbniczka nie pozwoli, żeby ona przenosiła sobie pieniądze, przykładowo, jak jej zostaje z oświetlenia, to na takiego ruchu nie wykona, żeby na inwestycje. Skarbniczka może takim ruchem zrobić, ale myślę, że tego pozwolenia nie mają, urzędnicy nie mają i myślę, że nie powinni mieć. Nie, bo gdyby mieli, to są wnioski na sesję, później wnioskują. Tak, bo gdyby mieli, to oni by nam tutaj, duże utrudnienie by było. Myślę, że tego pozwolenia też nie damy. Te pozwolenie trzeba dać skarbnicze i burmistrzowi, bo poprzednio słyszałem, że nie było tego pozwolenia, żeby w paragrafach sobie przesuwali pieniądze. No to jest, to wyobraźcie sobie Państwo, jak prowadzić gminę. Trzeba co? Sesje robić. Dlatego te sesje się dosyć często... Nie rozgalopowuj się zaraz. Nie, ale ten temat naprawdę kuleje. Musi da się funkcjonować. Musi wiedzieć, że ma radę. Że jak? Rada musi wiedzieć, że ma burmistrza, a burmistrz musi wiedzieć, no że tak, ma. No tak, ale jak faktury spływają i teraz ona nie może sobie przeniesienia zrobić. I teraz trzeba zrobić sesję, żeby tutaj przenieść... Nigdy tak nie było. Nie było? Nie było. No chciałbym, żeby tak nie było.
No bo to jest ciężka praca, że burmistrz musi zapłacić fakturę i musi zwołać sesję, żeby komuś zapłacić fakturę. Nigdy tak nie robię, takie było zainteresowane pieniądze i są... Słucham? Jak są pieniądze zaplanowane w użyciu na konkretny cel, tak jest. No tak, tylko że nie można tym tej przejść, nie ma takiego człowieka, który by tak rozpisał budżet, żeby to go rozpisał zgodnie z tymi fakturami, które spływają. No się nie da, no nie da. Czego? No wykonanie, no czasami są inwestycje, które tam... Ale tam, po to robimy chyba budżet, po to planujemy pewne inwestycje, żeby je zgodnie z projektem realizować, tak czy nie? No tak, jest podstawa. No tak, no. Nie, no o tym mówimy, tylko mówimy o tym, żeby tego nie blokować. No nie blokować, to tutaj... Ale kto komu blokuje? Tutaj nie ma żeby żadnej tego blokady. Nie robić. Nie ma żadnej blokady. Tak? Czyli co, jest zgoda? Jest to zgoda. Proszę zapisać do protokołu, że tak, Komisja Budżetowa pozytywnie ocenia, że by skarbniczka miała możliwość poruszania się między... Nie ma takiej. Jaka jest? No ja. No między paragrafami, tak? Nie, w ogóle nie poruszaj tego tematu. Idźmy tutaj do budżetu. Czyli porządek z budżetem, a nie. No to nie. No najpierw powiedziałeś, że jest zgoda, czyli jak do zapisania, to nie chcesz tego, żeby zapisać. To znaczy, że o co chodzi? Nie, no bo nie. No to jest dobrze. No, ale to ja bym dał to pod głosowanie, słuchajcie, bo tak to, że... Poruszać, ale są paragrafy, których nie może ruszyć. No i to jest cała filozofia. To nie, dobrze skarbniczka wie, nie. Jak może się poruszać i w jakim... Nie, być może, że nie. Kolega mówił, tylko jest sesja, bo może ona zgłosić. Nie, to zawsze są poprawki do gazetu i są głosowane. Nie, no to w działach, słuchajcie, żebyśmy nie mieli pojęć. W działach tak, sesją. To już nie, nawet ona tego nie może zrobić, ani burmistrz. W działach tak, zrozumiałe, no ale żeby w paragrafach blokować temat, no to myślę, że tutaj troszkę się za daleko tam poprzedniej kadencji ktoś tam... Nie wiem, czy ona może, czy ma takie prawo. Nie, no to zawsze tak było. Poprzedniczka miała te prawo i ale... myślę, nie wiem dlaczego zostały ograniczone, no to tak troszkę... To... Po to, bo ona, żeby była większa przejrzystość... No ale ta przejrzystość wiąże się z tym, że tych sesji trzeba robić sporo więcej. Wcale nie. Nie? A ile tych sesji było? W zasadzie to ile było sesji w ciągu? 33 na 4 lata. To na rok wykłada ile? To może nie dużo. 8. No, teraz no 33 plus 8 ale, nadzwyczajne. Ale myślę, no ale to nadzwyczajne to nie jest. To już wypadły, tak? No ale to jest też sesja, no, pieniądze. No tak, ale to zupełnie z innego powodu. No, 41, czyli 10 w roku średnio. 10 w roku. Uważam, że to jest co miesiąc. Czyli to jeszcze będziemy omawiali, tak, ma co 12. No tak, ale 10. Minie, no tak. Czyli kolega tutaj widocznie mu akurat to przeszkadza, nie wiem, ale to może dlatego, że ma takie uczulenie może na tyle, że... Nie mam żadnego uczulenia. Myślę, że większość radnych nie podziela mnie, bo tak powiem. No i wracam do tego tematu odnośnie tutaj tych inwestycji w Postoliskach i na Stryjkach. Jeśli tutaj by była zgoda, tak jak tutaj to się omawiali. Tutaj przede wszystkim nie ma zgody z tego względu, że za Postolisk... Ale jeszcze powiem, dlaczego się pojawił ten problem, bo można by było to obejść i te pieniądze zostawić, wcale by były te 700 tysięcy na Postoliska i na Stryjki, można by było to utrzymać, ale słuchajcie Państwo, tu jest problem i to jest poprzednik Rady. No żeście przygotowali w ten sposób, że jeśli decyzja była o budowę Domu Kultury Miocnym zapadła, przegłosowaliście to i była na to zgoda, ale żeście jednej rzeczy nie przewidzieli, że... Dobra, bo ten dom, ale nie, dobrze, nie było, ale nikt nie przewidział tego, nie przewidział tego, że burmistrz tak szybko pozyska pieniądze z zewnątrz, w kwocie 500 tysięcy złotych z haczykiem tam jest, ale trzeba teraz środki własne wyłożyć, dofinansować to. No i to opiewa znów na jakieś 800 tysięcy, tak spokojnie. No nikt nie przewidział tego, że akurat to było A to inwestycje... Ale ja rozmawiałem tutaj z kolegą Sobczakiem i on nawet by się godził, gdyby ta inwestycja trwała przez 3 lata. I to by było nawet zgodne i on by był z tego zadowolony. A że musimy to, bo to jest stary system 2007-2013 rok, te projekty i musimy to rozliczyć do końca czerwca tego roku. I te pieniądze muszą być. I dlatego tu nam blokuje to co Adaś mówi, że blokuje nam, że powinniśmy w ten sposób postąpić, że rozpisać to na 2 lata, tą inwestycję u Ciebie, na Stryjkach i... Z tego zapisał, który jest w tej chwili w projekcie budżetu, w styczniu już trzeba zapłacić fakturę.
wykonawcy. Ale ja już ten temat omawiałem i jest tutaj nie. No na to znajdą się gdzie indziej. Ale nie, ale ja mówię o tym, że nie całkowicie zabieranie tej kwoty. To jest oświatowa, prawda? Bo tam jest przedszkole. Ja mówię. A z czego to wynika, że musimy zapłacić już fakturę w styczniu? Wynika z tego, proszę pani, że budynek został postawiony i został niezadaszony, tak? Żeby nie niszczał przez zimę i tak dalej, trzeba wykonać było więźbę dachową i go przykryć, tak? I to zostało zrobione i teraz trzeba za to zapłacić. Ale to już pilotował burmistrz, to pilotowała tutaj służba burmistrza, prawda, i tak dalej. A na jakie pieniądze jest ta faktura? Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, no ale myślę, że będzie to gdzieś w granicach pewnie 200 tysięcy złotych. No ale my się zostawiamy na ten okręg tutaj 350 tysięcy. Zostawiamy tutaj taką kwotę, a 300... Nie, no, proszę Ciebie, nie, no dajcie spokój, szukajcie gdzie indziej pieniędzy. Ale szukasz, no to przecież to nie jest tak, że idziesz po ulicy i akurat jest okazja. Ale mamy skarbnika, w gminie są ludzie, którzy są do tego przygotowani. Jest cały sztab finansowy, więc ja nie uważam, że tutaj komisja jest tak, że tak powiem, rozbudowana. No tak, no ale też nie rozpiszemy tego budżetu na trzy akurat okręgi. Nie wiem, co rozpiszemy. Na trzy okręgi i później, a reszta będzie czekała. No, takiego czegoś też nie będzie zgody. Ja uważam, że środki można znaleźć. Znaczy ja tam, ja nie tylko tutaj uczestniczę, akurat tu kilku radnych też się angażuje w to wszystko. My tutaj analizowaliśmy pani skarbnik, żeśmy z burmistrzem rozmawiali, pewne rzeczy no się za bardzo nie da przeskoczyć. No, to, że się zostało sporo zrobione w poprzedniej kadencji, no musimy tutaj w jakiś sposób to się do tego odnieść, żeby też te okręgi dowartościować. No, ludzie mają potrzeby, wygrali wybory nie po to, żeby teraz akurat okręg któryś tam w ogóle nie dostał pieniędzy, tak jak tutaj kolega mój z mojego okręgu. Niemożliwe, żeby nie dostał. Na razie, słucham? Niemożliwe, żeby nie dostał. No to nie. Dlatego ja sobie też nie wyobrażam tak samo, jak i tutaj kolega z Tłuszcza. Ale bo dwóch lat, ani złotówki. No proszę, no i tutaj no nie na temat trudno. Nie powinniście narzekać, bo przed chwilą tutaj kolega wam powiedział. Przez ostatnie 8 lat Jasienice dostawało. No tak, ale to wracamy do tego, nie no, to wracamy do tego, że ile wydaliśmy na. Gimnazjum było budowane przez 3 kadencje, no. Tak. No to co ja. Ale to tak, ale no, każdego roku szła taka suma. Ale no tak, każde 4 lata jest inna rada, nie? Każde 4 lata jest inna rada. Nie ma nadzwyczajnych dotacji, prawda? Było budowane ze środków własnych, tak? Więc proszę Państwa, no nie róbmy sobie tutaj. Nie, no ja myślę, że jest bardzo jest korzystne i my rozpisujemy te inwestycje u Ciebie i po stolicach na 2 lata. Bo znaczy, tutaj nic nie trafi. Inwestycja na strefie się ciągnie 3 lata. Ale tam się dlaczego taki pośpiech? Inwestycja na strefie się ciągnie 3 lata. Jak? Dlaczego taki pośpiech? No do czego? Do co to? No dlatego, żeby dzieci miały normalne warunki chodzenia do szkoły. Bo może tego by było w ogóle. Ale no to popytaj teraz, w ogóle, no to popytaj teraz każdego radnego, który po prostu się na to zapisze, żeby tu, żeby 700 tysięcy wyłożyć jednym ciągiem, a oni będą czekali. No i czy oni ale się na to zgodzą? Będą czekali? No u każdego w okręgu. Nie ma. Ja tu nie widzę. Będziecie mieli wodociągowanie, inne rzeczy. Ja mam jeszcze pomysł na... Natomiast czego u mnie na przykład nie będzie, tak? I na przykład przez 4 lata spodziewam się, że tego wodociągowania na moim okręgu nie będzie. Aczkolwiek stryki mają pełną dokumentację z pozwoleniem na budowę, ale nie ma skąd wziąć wody, tak? Natomiast wy już macie Jasienica cały tłuszcz. Ja mam tutaj inną wersję też, ale to na różnych rozmowach nie będziemy tutaj, bo to trzeba przedyskutować. W tej chwili na przykład jest konieczność w szkole w strykach wyremontowania bodajże 9 sanitariatów wewnątrz w szkole i na to nie ma środków. I tutaj ale na przykład... To nie jest problem tylko tej szkoły, bo na przykład ja panu powiem, nie, do w szkole w Jasienicy też są dwie łazienki. Ale widzi pan, do czego zmierzam? Tutaj jakoś dyrektor szkoły, że tak powiem w tłuszczu, potrafi się podeprzeć dokumentami z sanepidu. Natomiast nie, czy reszta dyrektorów boi się tego zrobić? Prawda? Bo ja na miejscu dyrektora w Stryjka czy w innej szkole sam bym zadzwonił do sanepidu, przyjedźcie mi, sprawdźcie, prawda, i tak dalej. I przyjdziemy z tymi dokumentami do burmistrza. No ale pani Puszczu, dyrektor ma termin wykonalności na 31 sierpnia. Więc wie pan, nie, jest totalnie pod ścianą. No, wie pan, ja, szczęście ale, naszej pana, że w tych placówkach naszych czegoś tego nie ma. Nie, ale widzi pan. No, ja wam powiem jedną rzecz. Rozmawiałem z dyrektorem w Stryjka, który mówi tak. Gdyby się udało kupić mi materiały, to ja postaram się przez wakacje sobie to zorganizować tak, że tutaj przy udziale rodziców, prawda, i tak dalej sobie to zrobię. Tylko muszę mieć materiał. Nie mam na to środków. Miałem jakieś tam środki zaplanowane w budżecie szkolnym, ileś tam, że tak powiem, przy kształtowaniu tego projektu budżetu zostało tam obcięte. No, dokładnie nie wiem ile, nie wiem z czego i tak dalej, no, ale tak wynikło, nie? Nie ma środków na to, żeby sobie zakupić te materiały. Jeżeli moglibyście mi zapewnili tutaj w granicach, nie wiem, 15 20 tysięcy złotych, nie ma żadnego problemu, robię sobie to sam, prawda, w własnym zakresie, przyjeżdżacie, odbieracie mi tylko robotę, prawda, i tyle.
Teraz to tam kolega jedzie do szkoły, to wie. No ale przecież w poprzedniej kadencji żeście myśleli nad tym, że przecież taki dom kultury do budowy, ale widzisz. Ale nie, ale no to słuchajcie, to można jeszcze zrobić inaczej. Przecież można z tym głowy zrezygnować. I rozpisać to na 3-letni przykładowo plan finansowany z gminy, tylko że te środki własne, które pozyskał burmistrz w kwocie 500 tysięcy złotych, przepadną. I będziemy to realizować i wtedy można rozmawiać o tym, że te pieniądze u was w tych okręgach by zostały. Bo ja mam pomysł już na pozostałe kwoty. 60 milionów złotych budżetu, żeby nie znaleźć środków na... Wie pan, bo to jest pewnego rodzaju taki bandytyzm. Napaść na jakieś tam pieniądze, bo tutaj są, złapać te pieniądze i przerzucić. Filozofią tego jest znaleźć środki, prawda, nie ruszając czegoś innego. Ja mówię, ja jestem zgodny na pójść na jakiś kompromis, dlaczego nie, tak? Ale trzeba jeszcze skąd indziej, nie? Nie tylko w jednym miejscu zobaczyć, ciach zabrać, bo tutaj jest, nie? A gdzie indziej też są środki, one są poukrywane, znakomicie tam zamaskowane. Trzeba to odmaskować. Ja nie rozumiem, no. Ale przekonaj pozostałych... I teraz dokończając jeszcze sprawę Miłoscego. Sprawa dotyczy tego, że tam zawiązała się jednostka straży pożarnej, w jakiś tam sposób załatwiono sobie wóz bojowy i ten wóz bojowy jest chowany gdzieś tam po spodowach, prawda, i tak dalej, nie? To jest jakaś taka dziwna sytuacja, żeby to gdzieś tam chłopak stało w stodole, a nie miało swojego miejsca, przeznaczenia i tak dalej. Więc zaczęto budować ten garaż, później stworzono jakiś projekt i z tego... Nie, no i właśnie o to chodzi, żeby ten projekt... Aczkolwiek ja mam tam większe zastrzeżenia, bo oni już mieli Wiejski Dom Kultury. Oddali to na kaplicę, oddali to na kościół. Dzisiaj kościół jest postawiony i to moim zdaniem powinno wrócić jako Wiejski Dom Kultury. Ta kaplica, no proszę się nie uśmiechać, ale nie wiem, jakie tam są kwestie, że tak powiem, notarialne poczynione w tej dziedzinie, ale ja pamiętam, że to był klub, prawda, dla młodzieży, prawda, i tak dalej. No chcieli mieć kaplicę, proszę bardzo, mieli kaplicę, postawili dzisiaj kościół i po oddaniu tego kościoła... No tak, ale trzeba się liczyć z tym, że jak się podejmuje decyzję jakiejś poprzedniej kadencji... Ja nie wiem, czy to jest działka gminna, jak to jest, bo dlaczego nie było kogo, nie było kogo, żeby się zapytał, kiedy to skończymy tą inwestycję? To zmiana to się nie zaczęło w tej zadania. To się jeszcze zaczęło w poprzedniej kadencji, kiedy było zmiana nazwy zadania. Chodziło tylko o to w tej zmianie nazwy zadania, że na WDK sołeckich pieniędzy to było. Można było dostać do finansowania. A na straż nie. Korzystać z projektu, jako na strażnicę nie można było. No. I tylko dlatego i to w ten sposób była zmiana tego nazwy. To nie to, że ktoś zaznaczył tam. Z tego co ja wiem, ale nam wiąże ręce ze względu na to, że w czerwcu mamy to zafinansować, skończyć. Czy ta inwestycja musi być skończona. Analizowali na początku kadencji i właśnie dlatego była zmiana zadania, bo tam cały czas szło tutaj awantura o to, że to jest Wiejski Dom Kultury, a przecież dopiero wtedy, żeśmy się na komisji budżetu dowiedzieli, że zmiana tylko była nazwy po to, żeby skorzystać z jakiegoś dofinansowania. No dzisiaj dofinansowanie się pokazało, no jest problem. No tym bardziej, że to już kończy się w czerwcu. No. Ta inwestycja musi być skończona i papiery wysłane. No. I dlatego mamy problem. A przez to nie mamy... było problemu, gdyby tej dotacji nie było. No. Ja już tu rozważałem kwestię taką, że można z tego zrezygnować, no ale 500 tysięcy stracimy. To jest spora kwota. No. Spora kwota, stracimy te 500 tysięcy, no i co to nie jest, no nie jest taka gospodarność. Ktoś tutaj by zarzucił, że no jak oni to pomyśleli, ale my powinniśmy się liczyć z tym. Każdą inwestycję, którą rozpoczynamy, powinny być decyzje takie, kiedy ostatecznie fakturujemy to, albo z wykonawcą dogadujemy, że ma być to fakturowane. Przecież nawet ten sufit tutaj, tą wodę, co mamy ciągnąć. No przecież z wykonawcą można uzgodnić, że przykładowo zafinansujemy w następnym roku, w lutym. Nie sądzę, żeby odmówił. Nie sądzę. To znaczy, jeżeli pomimo, że on skończy to, jeżeli chodzi o sufit, system płatności można dosyć głośno rozłożyć na temat, że tak powiem, kwestii związanej z tak zwanym tym partnerstwem publiczno-prywatnym. Tak? I ja uważam, że powiedzmy, nawet woli, że tak powiem, doświadczenie, to te łysobyki moglibyśmy na takiej zasadzie poprowadzić. No to wtedy i całą sieć, ale się to nie jest. No zgoda, no całą tą sieć. Tylko sam SUF, bo sam nie, dobrze, no ale SUF ci nikt nie wejdzie. Ale SUF, nie, a nam dobrze mówi, bo SUF musi być, ale musi być jakiś pożytek. Ale no dobrze, a dużo być przyłącza. SUF i całą sieć. Wtedy załóżmy, jak już tam część tych pożytków on kasuje. No i to jak po jakimś czasie, powiedzmy, to się... Z tym się umowę zawiera, ale to mówię, no to...
wtedy nie, gmina nie, nie pobiera, że tak opłaty za... No tak, ale Adaś, nie zagaduj, bo rozumiesz, wiesz, ważny temat mamy, rozumiesz, i tu widzisz, jest zastępca przewodniczącego. Prosimy bardzo, musiał troszeczkę być w terenie, został zwolniony, także jest usprawiedliwiony. Przedstawi nam tą informację, którą tam, ale to na następnym spotkaniu. Jeszcze tutaj dodam, że jeżeli chodzi o Panie Dyrektor, w sumie dobrze było, żeby te pieniądze dla niej znalazły się na poziomie planowania budżetu, a nie już jak on jest zaplanowany. No właśnie, dlatego pytałem, czy Rady Miejskiej. I teraz Rada Miejska jak gdyby została na dzień dobry podstawiona pod ścianą. I rób tak, teraz tak, żeby było. Nie, nie, no bo tutaj nie, kolega dobrze mówi, bo tu żeśmy troszkę pociągnęli. My żeśmy zasygnalizowali, że chcemy troszkę... Nie, bo się pojawiły już takie przecieki, że my tu już sygnalizujemy z Domu Kultury i tutaj z biblioteki lekko były jakieś decyzje, że mamy tutaj te zmniejszyć środki, no to teraz się pojawiają inne problemy, które no, ale wiadomo, że te problemy trzeba się do tego, tak jak mówiłem, pochylić na tym. Powiem tak. I jest ważny temat, ważny. Do końca września było składanie wniosków. Było? Było, tak? Było. No. Poskładali wszyscy. Składane były wnioski. Przy budowie tego projektu budżetu nikt z nami nie konsultował tych rzeczy, tak? Ktoś sobie pod zapisy zrobił, nie wiem czy to burmistrz skarbnik, zrobił sobie zapisy jakieś, znaczy jakie tam pasowało do wojewody. I po prostu, a dzisiaj się robi problem, bo myślę, że gdybyśmy się spotkali przynajmniej raz przed zapisaniem projektu budżetu, jako nawet w starej Radzie, mogliśmy się spotkać i każdy swoje uwagi tam wniósł, tak? Wysyłamy i dzisiaj by może był ten mniejszy problem. No. A tak to widzisz. Ale ten problem jest 15 okręgów i praktycznie to no. a przynajmniej kilka okręgów nie jest w ogóle rozwiązywane. I teraz druga sprawa. I teraz ja, nie mając złotówki w moim okręgu, co nie wiem, gdybym dał, miał zapisane 100 tysięcy, to dzisiaj bym powiedział tak, dobra, z Mirkiem dobrze żyjemy, bym powiedział, nie ma problemu, Miruś masz te 100 tysięcy ode mnie, w przyszłym roku tą inwestycję sobie przesunę na przyszły rok, na 16, tak? No. I te 100 tysięcy bym mu, powiedzmy, tak, przesunął od siebie. A ja muszę decydować, co nie, o pieniądzach Adama, czy Gajcego, czy tu kolegi, czy kolegi, i przesuwać, powiedzmy, dla innego kolegi, co jak ja. Co ciebie to w ogóle nie dotyczy. Nie dotyczy, spytam się. I tu jest problem. Rozumiem, o co chodzi. Znaczy, ja to tylko mówię... Dlatego, gdyby to było skonsultowane przed... Jeśli tylko... Nie byłoby takiego problemu, bo ja bym powiedział, dobrze, zapiszcie mi te 100 tysięcy, co nie, ja wtedy sobie tymi te pieniądze, czy go, powiedzmy, wykorzystam w swoim okręgu, czy nie, i decyduję o swoich pieniądzach. Też chcę zauważyć, że na etapie projektowania budżetu burmistrz też wiedział, że jest złożony wniosek o dofinansowanie. Burmistrz wiedział, na jakim etapie są poprawki do tego wniosku, o ile takie były potrzebne. I burmistrz też wiedział, że jest możliwość zawarcia umowy. No właśnie. I tutaj jest... A nie zapis. Mówimy o której umowie? No tak, no ale jak się projekt pisze, to nie jest tak na 100% pewne, że to już będzie dofinansowanie. No, można się liczyć z tym, tym bardziej, że trzeba się liczyć, ale liczył... No tak, ale nie sądził... Jeżeli się składa dokumenty, no to po to się składa, że będą zrealizowane, a nie... Ale nie sądził, że dostanie z tego przedziału 2007-2013, no to tu. Ale budżet 2014-2020 w tej chwili jeszcze jest powijak. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ruszy. A na tym starym było wiadomo, co chodzi. No tutaj każdy ma rację. No ale Adam, myślę, że tutaj w ten sposób, jakbyśmy tutaj się tak, to by szybko już nam to poszło sprawnie, bo ja tutaj już mam po części resztę przygotowanych rzeczy, ale dopóki tego tematu... No może zacznij od tej reszty, a później będziemy rozmawiali. No ale to... No zacznij od tej reszty. No nie wiem, chciałbym na tym drugim spotkaniu. Ja chciałbym na tym, żeby, nie, no, żeby się później... Nie, no, spróbujmy tutaj, bo może nie wiem. Może będzie tak, jak... Może no tutaj, będzie, ale poczekaj. Może będzie tak, jak tutaj kolega Paweł mówi, że może akurat pojawi się dla każdego radnego te 100 tysięcy i ja wtedy rzeczywiście Mirkowi je oddam. No my tutaj nie mamy form akurat, bo możemy... Ale form. No, to są rzeczy takie, które możemy sobie dyskutować, ale to tylko szkoda czasu. Ja mam w załączniku budżetowym 5,5 miliona, tak? Bo to 100 milionów złotych jest chyba zewnątrz. To ja może wam powiem, jak wygląda sytuacja. Powinniście się obracać w tej kwocie, z tej kwoty próbować
wynegocjować ten wykup? Zgłosiliśmy wykup, bo też trzeba powiedzieć o tym, że żeśmy zgłosili sprzedaż starego urzędu. Ale jest zapisane. Zapisane. Ale jest tutaj odpowiedź na ten wniosek, proszę przeczytać. Jest, tak? Jest odpowiedź na ten wniosek dzisiaj. Ale nie wiem, czy to nie jest sprzedaż imienia. To jest ten? To jest tak. Do komisji odpowiedź. Ale jak to szybko ruszyło? Odpowiedź burmistrza na wniosek komisji. Aha. W odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie udzielenia informacji w sprawie zawartych umów na wynajem lokali wyodrębnionych w budynku na działce numer 1404 w Tłuszczu przy ulicy Szklanej 3 wyjaśnię, co następuje. Dzień 31 stycznia 2014 roku zawarł umowę na wyodrębniony w budynku lokal o powierzchni 22 m kwadratowe na okres 3 lat od 1 lutego 2014 do 31 stycznia 2017 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Czynsz brutto 2246 zł miesięcznie. I kolejna umowa. W dniu 2 maja 2014 roku zawarł umowę na wyodrębniony w budynku lokal o powierzchni 27 m kwadratowych na okres 3 lat od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2017 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Czynsz brutto 246 zł miesięcznie. Najemcy powyższych lokali na własny koszt przeprowadzili remont wynajmowanych powierzchni polegający na wymianie okien, malowanie, wymiana wykładni. Ponadto w budynku użyczony jest lokal o powierzchni 58 m kwadratowych na rzecz szkoły emerytów rodziców na czas nieoznaczony. W pozostałych pomieszczeń na podstawie ustnej umowy korzystają harcerze. No dobrze, dobrze. Ale teraz nie mamy jasności co do terminu. Nie, nie, ale tutaj to może iść do pani skarbnik i przynieść umowę. Jak wiąże umowa nam rozwiązanie z nimi. No, to pani tak, ona ma to, bo ja tam już czytałem. Ale panowie płacą, to nie, nie, bo nie, bo żeby było jasne. Tak, miesiąc, ewentualnie w niektórych przypadkach 3 miesiące rozwiązania umowy, także tutaj nie podlega dyskusji. Ale tego też nie sprzedamy tak z dnia na dzień, tak? Zanim dojdzie do sprzedania, no to trzeba pewnie... Ale tutaj w dochodach majątkowych, nie czytałeś, jest 1 000 000 zł. Z wykupu ze sprzedaży mienia. Zapisane, tak? No ale chyba mówimy o tej strażnicy, tej... Myślę, no, że o tej... Tu nie jest napisane, czy to strażnica, no, znaczy... to jest zapis, taki zapis, że jest planowana sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy na 1 020 000. Tak, ale to co pewnie nie poszło w poprzedniej kadencji, co zostało niesprzedane, ta stara strażnica, to jest to. Ale to nie jest to czy tak. Tu problem jest tą drugą działką. Słuchajcie, problem, ta ulica jak się nazywa? Nie jest wyszczególniona. Ta ulica... Każdy mienie sprzedane, tak? Która ulica? No, znaczy to ta działka, jak ona, na jakiej to ulicy? Słowackiego. No tutaj jest problem, bo tutaj jeszcze wina przez zasiedzenie i tak dalej, także tutaj to w czasie się odłoży to. Jeszcze nie nabyła prawego stanu. To jeszcze tak, to jeszcze mamy tutaj. Bo, no, proszę. Pani Ela Czochowicz przygotowała jakieś projekty uchwał na najbliższą sesję w sprawie zbycia nieruchomości. I powiedziała, że może być do dyspozycji komisji dzisiaj, jeśli będzie potrzebna. Może przyjść tam to na temat tych umów zawartych w tym budynku, ona też może udzielić informacji. Można poprosić pani. No. Jak chcecie. A jest telefon, może by zadzwonił, żeby już nie wiem. No to przypuszczam, że to jest... Ale jeśli chodzi o to, tym bardziej, że trzeba... Dotyczy właśnie tej sprzedaży. Trzeba zaznaczyć, że nasz remont tego budynku by bardzo dużo kosztował. Tam się już zaczyna walić ten dach, tam zaczyna się przeciekać, zaczyna się sytuacja już taka, że, no mówię o tej... Szklanej. Tak. Nie, na Słowackiej. Nie, mówię stary to jest stary już jest. A jeszcze wrócimy do tematu tego ośrodka zdrowia w Tłuszczu. Tutaj też jest kopalnia pieniędzy, tylko nie dla gminy. I tutaj oczywiście tutaj się zadeklarowaliśmy, komisja budżetowa jest komisją rewizyjną, może nie w całym składzie, popatrygujemy się tam i pewne rzeczy sprawdzimy, bo uważamy, że trzeba się pochylić też nad tym tematem. Są garaże, które nikt tego w ogóle nie finansuje, żadne środki nie wpływają. Zobaczymy powierzchnię użytkową, jeśli chodzi o czy jest opłacane w całości, jak to wygląda. Przyjrzymy się temu wszystkiemu. Ja tam się już przyjrzałem, co prawda nie chciałbym tutaj się wypowiadać, bo akurat nie mam tych dokumentów, ale myślę, że pozyskamy jeszcze stamtąd środki. Znaczy tam mogła się sytuacja zmienić, bo ja sobie dobrze przypominam, to te garaże były, że tak powiem, wynajęte dla pogotowia. I pogotowie tutaj wystąpiło o że tak powiem, nienaliczanie im tego podatku, tak? Z tego względu, że oni nie korzystali z tego non-stop, prawda?
No i tam jakoś to argumentowali, że ta karetka tutaj przyjeżdża, prawda? Jak jest, jest, teraz jej nie ma, prawda, i tak dalej, żeby ten garaż był, bo jest tam, no w pewnym sensie dla nich niezbędny, tak? I wtedy była taka przychylność, chyba od tamtej pory nikt się do tego nie dotykał, więc... A na dzień dzisiejszy nie wiem znowu, jak wygląda sytuacja pogotowia, tak? Bo dzisiaj już nie dzwoni się do Tłuszcza na pogotowie, tylko dzwoni się pod konkretny numer, tam 99 i... Dyspozytor. Tak, dysyjon, tak. A czy oni tutaj dzisiaj bazują, że tak powiem, na terenie tego ośrodka? Jak są tutaj, prawda? Czy oni wracają do Wołomina, czy nie mam pojęcia. No jeśli każdy ma płacić te podatki, to myślę, że najwyższy czas, żeby oni się podjęli. Nie, to wynajmiemy komuś innemu i będzie płacił, będzie zadowolony. Są dosyć ładne garaże. Myślę, że jak szukamy tych pieniędzy, to a wiele innych rzeczy tam jeszcze się pojawi. Nie tylko gminę będziemy obciążali. I wszystkie te garaże potrzebne, tak? No bo na co? Tam jest kilka garaży. No jest chyba rzecz cztery. No. A dla nich to podejrzewam, że jest może jeden mi potrzebny. A nie, ma wyjazd służbowy i zwolnienie. Aha, czyli może po 11 wyjechała jest. Także nie. No tak, ale to jest temat taki, który nas w zasadzie jeszcze tutaj nam nie wiąże tematu. Będziemy do tego wracać, będziemy się na tym pochylać. Myślę, może wróci, tutaj... jak już będziemy mieli spotkanie z burmistrzem. Tak. No, ważne, że jest zgoda, że tutaj jest w Radzie zgoda, że no, nie będziemy finansowali już tego, co się zaczyna walić, prawda? No tak, mówię o tym starym. Niech się pan nie patrzy na mnie, bo jestem gościem dzisiaj. No patrzę, dlatego że na okręg wyborczy numer 7, tak? Tak. No, także to... Poważna sprawa. Ważne, tym bardziej, że ja się nic... Niech pan pamięta. No, pamiętam o Jasienicy Górkach, że przez 4 lata panowie tak się starali, że nie dofinansowali w ogóle. Jakoś nie wiem, pominęliście... To nie tak było. Nie? Może tutaj... Tak? Może sprawy historii... Ale co, że jak to było, bo to ważny temat, dlaczego tam w ogóle żadne finanse nie... A to tam szkoła była niedofinansowana przez szkołę? Nie, co się stało, co było powodem, że Jasienica Górki zostały niedoszacowane, niedofinansowane, w ogóle, co? No znaczy mam trochę pomysłów tam. Ale mniej więcej jak? No na pewno nie będę chciał tych pieniędzy takich jak ty tam 700 tysięcy, no myślę, że tak skromnie się poruszę. To 600 niższych. Nie, 100 tysięcy, tak lekko. Myślę, że to, a tak już ale mówiąc, że... Słyszysz? Słucham? Nie, ale na co 100 tysięcy? Nie, no to by musiał wniosek jakiś pisać, taki, no bo nie da się go tak w ciągu minuty no, ale sformułować. Wszystko nie możesz wiedzieć od razu. Nie, no na drogi, na. Bo widzę, że jesteś osobą taka, żebyś chciał może przyblokować mnie. No muszę troszkę... Nie, no co ty, dlaczego? Starać się... Jeżeli to jest konkretna rzecz, to by nie ręce podniosę, aby robić, tak? No, ale ja na razie chcę się skupić, żeby tobie to te 300 tysięcy dzieli, tak? Żeby te zgubnąć te 300 i po stole jest 300 i zaczniemy wtedy się poruszać. Myślę, że tu wszyscy będą zadowoleni i mieszkańcy tym bardziej, bo to idzie, to przełoży się na okręgi. Stąpa pan po grząskim gruncie, bo to są... Ja myślę, wie, że może w ogóle ktoś był zaproszony do postolic na spotkanie, że tak powiem, znaczy, z mieszkańcami, czy w Strygach. No znaczy ja takie spotkanie chciałem, tylko że akurat żeście się też nie pochylili, akurat nie było takiego woli widocznie. No chciałem spotkanie w takim gronie po prostu na tych okręgach, ale jakoś żeście to ominęli, uważaliście, że to można zrobić w ten sposób. No myślę, że będzie ciężko. Nie. Będzie ciężko. Nie, no bo to nie da się. Ja myślę, że powinniśmy po prostu uszanować wszystkie te okręgi, 15, i doszacować to. Jest Bogdan, inaczej będzie się kształtowało pobudowanie jakiegoś tam chodnika, inaczej będzie się kształtowało pobudowanie jakiejś... No ale co ci przeszkadza? A inaczej pobudowanie... Ale co stoi na przeszkodzie, żeby to rozłożyć na 2 lata? Przecież nikt nie kwestionuje w ogóle tych inwestycji. To już patrzy. Nawet patrząc po poprzedniej radzie i tak, no to ja widzę, jaka jest w ogóle zgoda. No jaka jest ogólnie zgoda? No poza może... Ale ty też jesteś zgodny, tylko po prostu... No, tak się droczy. Poszukaj innych pieniędzy, zaproponuj coś innego. No to ja mam pomysły na inne, ale to muszę wziąć. Bo inaczej to bez tego nie ruszy. To muszę. No to dlatego powiedziałem. No to rezygnuję z chore myślenie. To jest no to te chore myślenie, że się zaproponowali w poprzedniej kadencji. Dlaczego? Inwestycja w Miątce no musi być zrealizowana. No niestety. Ona będzie zrealizowana. No i dlatego trzeba to robić. Przekonany, że burmistrz wie, gdzie te pieniądze znaleźć.
tylko to jest po to, tak, że tylko, że, tak, ale nie. To jest po to, tak, że oni tak człowiek nad między radnymi. Tak, tylko że rola burmistrza już się skończyła w pewnym momencie. Dlaczego? Trzeba sobie jedną rzecz zapisać dokładnie. Skończyła się rola burmistrza. Burmistrz już nam przygotował wstępny taki projekt. A o czym ja mówię? A resztę musimy to poprawić. I teraz to już nie spoczywa na burmistrzu, żeby burmistrz teraz drugi projekt budżetu przygotował. Już takich kompetencji nie ma. Teraz właśnie my musimy nad tym, ale musimy uszanować no wszystkim. No nie może być tak. No, najłatwiej by było przykładowo, żebyśmy to rozegrali w 8 osób, czyli w 8 okręgów, no to z powrotem bałagan, tak jak poprzedniej kadencji by był. Trzeba wszystkich dowartościować. Ja uważam, że wszystkich. I taka zgoda powinna zapanować, wtedy kończy się temat. Pozyskujemy pieniądze z zewnątrz, dzielimy... No, no to mówię, tylko to już ten... No. Widzę, że jesteś zgodny i dalej byśmy to pociągnęli, tak? To masz uwiązane. Dla radnego, a nie dla nas. Przeczytaj, Stasiu. Masz dobry wzrok. Czyli co? Przecież nie będę dawał tam pod głosowanie, no bo tak troszkę jest niezręcznie. Myślę, że lepiej na tym spotkaniu burmistrza tam zrobimy to już. Nie można zapisać, że jest propozycja rozłożenia na 2 lata inwestycji w Strykach i w Postoliskach. I zastanawia się tylko jest kolega... Jest propozycja. Aha, no można tak? Pisać, tak. No, no tak. Nie, nie, no to żeby tego nie ominąć. No, myślę, że co tam jeszcze? Pewne rzeczy żeśmy tutaj mówili. No dyskusja tak. Dotycząca... No... no to zapisz to, żeby... Następna, czytałeś? Nie, ja nie wiem, czy w ogóle... Ale to są pisma, żeby te pisma nie... Bo to no tak, ja przewodniczący będzie to czytał, ale może tutaj kolega zapoznać się z tym. Może udzielić jako dotację. Ja nie wiem, czy na temat tego wniosku, czy gmina może finansować, jak teraz my mamy... Jako dotacja, panie Stanisławie. Jako dotacja. Nie jako wsparcie finansowe, tylko jako dotacja. Aha. Na tej zasadzie, bo tak... Ale na rozbudowę? Tak. Bo ta kadencja to będzie chyba 4 lata trwała, czy jakby tak się rozpisałeś, tak jakbyś po prostu może już dwa lata, może już, dwa lata. Jakbyś to sobie tak już przemyślał, rozumiesz, że to już będzie koniec i no, dobre, co? Nie, no bo tak patrzę, że tak, no już przy takim doświadczeniu 20 lat w tej Radzie i widzę, że tak jakoś jesteś taki mocno uparty, niepotrzebny. Ale dlaczego mocno? No ja nie wiem dlaczego. Ale bo tam no co? Było budowane gimnazjum Jaśnicy, czy jest gdzieś jeden zapis, gdzie ja bym przeciwny po budowie tej inwestycji? No, dlaczego żeby tak? Nie dawać środków i tak dalej. No ale dlaczego? Przecież to dlaczego nie można... Jeszcze na Białku wymogłem, żeby to dokumentować. A czy nie można rozpisać to na 2 lata? Nie chciałbym poczekać, żeby z Jaśnicy skończył, dopiero weźmiemy się za to. No nie można tego rozpisać na 2 lata? No, ale mówię to proszę. No, ze szkołą żeśmy w Jaśnicy czekali ile lat? 8 lat było budowane. Ja myślę, że można rozłożyć tę inwestycję na 2 lata, nic się nie stanie. No nic się nie stanie. Ale myślę, że... efektywniej jest budować szybko i oddać... Znaczy tu jeszcze kolega powie jeszcze jedną ważną rzecz, bo tutaj wiąże się z tym, że jak dom kultury już oddamy, to wiązałaby się sytuacja taka, że no trzeba już kogoś zatrudnić, ktoś musi to pilnować, a jest rozwiązanie problemu, nie przedstawi, proszę bardzo. Bo mówi się o kosztach związanych z funkcjonowaniem WDK, ale koszty obecnie ponosimy i tak. Które są w bibliotece publicznej, bo biblioteka prywatna jest wynajmowana. Słuchaj, są wynajmowane pomieszczenia, ochrona i tak dalej. Wszystko jest... Jak jestem zupełnie uszanowany. Czyli przeniesiemy to i tutaj tych środków... Koszty zostają na tym samym poziomie. No, nie wiem, jaka tam może być jakaś różnica, ale... No chyba, że będzie chciał dyrektorkę zatrudnić. Co wam zostaje? 20 tysięcy na mnie? Ja myślę, że tutaj funkcjonowania to bym jeszcze połączył bibliotekę szkolną, żeby obniżyć koszty funkcjonowania. No ale nie będziesz występował, żeby zatrudniać dyrektora domu. Nie, to nie, ja bym tak jest... połączył jeszcze bibliotekę szkolną, żeby jeden etat zdjąć. Aha, w ten sposób, no. Także tutaj jest... No, jest... Bo tutaj tym tematem naprawdę, tym tematem trzeba, bo trwają takie prace już legislacyjne na tym, na poziomie połączenia bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi w miejscowościach, gdzie są te biblioteki. Bo to jest... Znaczy chciałbym, żeby w szkole nie było. Znaczy Mirek jestem, słuchaj, tak. Słuchaj, to nie tylko u nas, tylko już... Takie pomysły, coś takiego są zrealizowane takie pomysły. Jaka to suma razem? Bo 40. Słuchaj, biblioteka szkolna, nie wiem czy wiesz, Wiesińca jak wygląda, nie? Wiem, bo no, nie jest to znaczący zasób książek, no, może Wiesińca jest duża, większa jak w szkołach mniejszych, no, bo
W szkołach mniejszych to jest biblioteka, mieści się w 4 szafach, 5 szafach, nie ma, to, nie ma odrębnego pomieszczenia, albo jest to małe pomieszczenie, gdzie tylko się wchodzi, bierze książkę i wychodzi. Następne się pojawiają wnioski. Jaka to suma? Pojawiają się wnioski. Kwestia, ja rozumiem. Jeden etap bibliotekarki to jest 4000 brutto, nie? Może więcej nawet. Razy miesiąc, razy rok, razy 4 lata to już są konkretne pieniądze. No i ja jeszcze raz powtórzę, żeby było jasne, że tutaj kolega Sobczak to rozegrał z tym Domem Kultury bardzo to dobrze. Ja go oceniam za to, że on to wprowadził w poprzedniej radzie, na 6 go oceniam. Nawet nie na 6 do tak odjął. Na 6. Tak. No, żeście się, nie, no to, tak jak to zostało przygotowane, no to ja mówię, no gdyby takie inwestycje schodziły, słuchajcie, no ta gmina mi tutaj naprawdę zaczęła prężnie się poruszać. I to jest dobre rozwiązanie. Tak, trzymaj. Ale ty wiesz, w którym roku była działka pod tym kupioną? Ja już nie wracam do tego, ja patrzę teraz. Ja tylko patrzę, jak to w ogóle, jak mamy to zafinansować. To jest rozwiązanie bardzo dobre. Słuchajcie, co? Zaczynamy projekt budżetu, a tu się okazuje na dzień dobry. No ale to 800 tysięcy trzeba od razu. Na każdą inwestycję mogą. Każdą inwestycję mogą. Tak, mówię, że to jest pomysł. No jak to powiem? Dzisiaj, gdyby się pokazała, załóżmy, do dotacja na zalew, tak? I to w wysokości 80%, tak? I załóżmy, to by miała aż kosztować 2 miliony złotych, co by teraz zrobił? No a tak. 8 do no tak, to wszystko, no, powiedzmy, wszystko dobrze. No, to jest, co by zrobił? No nie, ale nie zamknięcie tej inwestycji w czerwcu. No, słuchajcie, no bo jakim sposobem? Przecież gmina by to nie wytrzymała. Własne środki musiałaby wyłożyć. No, ale do tego się pytam, no, bo to tak samo może być. Ja cię rozumiem, tylko że widzisz, no. Lekko przegapimy się to system tego i tak dalej. No to tak może być. Zawsze z każdą inwestycją może być podobne. Ale powinny być priorytetem inwestycje, które mają wsparcie zewnętrzne. No zgadza się. No ładnie to tak rozpisałeś, że zewnętrznie tak miałeś poparcie, duże było poparcie, bo ja tylko powiem krótko, gdyby Jusiński wcześniej tutaj był, taka rzecz by się nie stała, na pewno. Nie byłoby to w ten sposób załatwione, że mamy płatność w tym. Oczywiście te inwestycje i te pozostałe są w porządku i na to trzeba ułożyć pieniądze, ale rozpisujemy to na 2-3 lata, a nie w jakiś sposób. Do czego taki pośpiech? No nawet z tobą jak rozmawiałem, to się zgadza, że nawet mógłby się dogodzić z tym, jakby to trwało 3 lata, bo nie ma takiej potrzeby silnej, żeby, ale jak jest projekt przygotowany w ten sposób, że system... Chodzi o umowę. Nie? No umowę. Chodzi o umowę i dotacja, dofinansowanie systemu poszło 2013 rok, no to dziękuję, no to trzeba teraz zapłacić. No i tak samo Adaś, jesteś w takiej sytuacji, że no widzisz, no musisz koledze tutaj pomóc, rozumiesz, bo tutaj na razie... Najpierw to ty mu pomóż. Najpierw to ty mu pomóż. Toż mu pomaga. Nie, to nie jest pomóc. Ja go bardzo dobrze oceniam. To nie jest pomóc. W taki sposób to każdy by potrafił, rozumiesz, nawet ktoś, kto czyta na 2 lata, pisać, ktoś, kto czyta czy pisać, nie potrafi, to by na pewno potrafił. Może 5 minut przerwy? 5 minut przerwy, pan się uczy. Proszę bardzo. Nawiamy obrady, proszę bardzo, o przedstawienie wniosku pani Grażyny. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnym złożył wniosek 3 grudnia. I czytam wniosek. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnym zwraca się z prośbą o dotację finansową z budżetu gminy Tłuszcz w roku 2015 dla OSP Chrzęsna na modernizację istniejącej strażnicy, rozbudowę poddasza w kwocie 40 tysięcy na zakup materiałów. Beton komórkowy w ustawki 10 tysięcy, cegła 4 tysiące, deski na szalunek pod sklepienie 4 tysiące, elementy z drzewa na więźbę dachową 6 tysięcy, materiały do pokrycia dachowego 6 tysięcy, cement, wapno i żwir 5 tysięcy, brud zbrojeniowy 5 tysięcy oraz 40 tysięcy na usługi, rozbiórka starego dachu i części ścian 7 tysięcy, wykonanie i pokrycie dachu 15 tysięcy, prace murarskie, ściany, sklepienie 18 tysięcy. Wiele prac związanych z rozbudową wykonaliśmy już w czynie społecznym. Zakończyliśmy modernizację boksu, w którym jest garażowany samochód bojowy Ford Transit. Jest odnowiona świetlica i pozostałe dwa i boksy garażowe. Obecnie remontujemy łazienki. Wiele prac podczas modernizacji muszą wykonać fachowcy oraz musimy zakupić materiały budowlane. W roku 2017 nasza straż będzie obchodziła 100 lat działalności. Byłoby miło świętować ten jubileusz w odnowionej strażnicy. Przyznana dotacja z gminy zwiększyłaby też szanse na pozyskanie funduszy z zarządu wojewódzkiego lub zarządu głównego. Z poważaniem zarząd OSP w Chrzęsnym. Podpisał prezes Eugeniusz Dąbrowski. Dziękuję.
Jak Państwo się na to wynoszą? Czyli co? Weźmiemy to pod uwagę i rozważymy to. Przy konstruowaniu budżetu. Tak. Czyli komisja zapoznała się, tak? Tak. Chciałbym Państwa jeszcze przedstawić tutaj przewodniczącego rady. Zapomniałem, że pojawił się nam w ostatniej chwili, ale dobrze, że zapraszam na posiedzenia komisji budżetowej. Jeśli Pan będzie miał tylko chwilę czasu wolnego, proszę bardzo, zawsze jesteśmy gotowi. Dziękuję. Zaczerpnąć informacji. No, nie do końca jestem zadowolony z Pańskich wypowiedzi odnośnie tego dofinansowania tutaj z gminy, te 700 tysięcy złotych, ale no trudno, zostawiamy to Pani Skarbnik, Panu Burmistrzowi. Zaznaczone w projekcie budżetu, Panie Radny. No i tak. Tutaj myślę, że... I jeszcze będziemy na ten Dom Kultury, myślę, że niech się buduje. A drugi ten, bo tu przyznamy mieszkania Bieszczo. Bardzo proszę bardzo. Drugie pismo skierowane do Burmistrza i Komisji Rady o podaniu przyznania lokalu socjalnego z zasobów komunalnych. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi lokalu socjalnego z zasobów komunalnych. Swoją prośbę uzasadniam ciężką sytuacją zdrowotną, finansową oraz mieszkaniową. Moja sytuacja zdrowotna jest bardzo trudna. Zawroty głowy oraz złe samopoczucie spowodowały, że bardzo długo przebywałem w szpitalu, gdzie systematycznie przyjmowałem leki. Mój stan zdrowotny okazał się tak poważny, że orzeczono mi drugi stopień niepełnosprawności, który znacznie utrudnia mi aktywność zawodową oraz podjęcie jakiejkolwiek pracy. Obecnie nie pracuję i nie mam stałego źródła utrzymania. W związku z tym staram się o uzyskanie renty inwalidzkiej oraz zasiłku stałego, który pomoże mi pokryć podstawowe koszty utrzymania. Nie mam prawa do świadczeń z ZUS-u czy KRUS-u. Moja ciężka sytuacja finansowa nie pozwala mi na samodzielny zakup mieszkania lub jego wynajem. Do tej pory mieszkałem z moją rodziną w lokalu, z którą mam drugą córkę, jednakże konflikty między nami i brak porozumienia doprowadziły do naszego rozstania, a ostatecznie mojej wyprowadzki. Obecnie około 4 miesięcy przebywam w lokalu na Rudnikach w Tłuszczu. Pan tymczasowo udziela mi schronienia i wspiera mnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej. W zamian za to pomagam prowadzić gospodarstwo domowe i wspieram w codziennych pracach domowych. W związku z brakiem stałego źródła utrzymania ja nie jestem w stanie oddzięczyć się finansowo. Zdaję sobie sprawę, że moja obecność nie jest komfortowa dla Pana. Tym bardziej, że źle sypiam i bywam absorbujący, zakłócając jego spokój. Nie mogę dalej przebywać w lokalu, w Rudnikach i stanowić problem dla Pana. Na stałe zameldowany jestem w lokalu spółdzielczym własnościowym mojego syna przy ulicy Mickiewicza w Tłuszczu, w którym mieszkam również moja była. Dzień dobry. Od 16 lat a ja już tego czasu nie przebywam w wymienionym lokalu. Sam zdecydowałem się na odejście od mojej żony i przez ten okres nie wspieram jej w utrzymaniu gospodarstwa domowego oraz opłat związanych z użytkowaniem lokalu przy Mickiewicza, w którym nadal jestem zameldowany od wielu lat. Syn z pomocą pełnomocnictwa mojej żony złożył wniosek w trybie administracyjnym o wymeldowanie mnie z lokalu. Nie tylko z powodu rozwodu z moją żoną, ale również z powodu wieloletniego braku zainteresowania nieobecnością oraz nie najlepszych relacji pomiędzy członkami naszej rodziny. Obecnie syn przebywa za granicą w celach zarobkowych, a kontaktu między nami raczej nie będzie długo, a długo również nie utrzymywałem kontaktu z moją córką, która obecnie również zdecydowała się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych w przeszłość. Oraz trudna sytuacja w kontaktach z moim synem i córką utrudniają mi egzekwowanie jakiejkolwiek pomocy i wsparcia finansowego z ich strony. Tym bardziej, że sami zdecydowali się na rejestr kraju z powodu utrudnionych szans rozwoju zawodowego i ograniczonych możliwości finansowych. Na wsparcie również nie mogę liczyć od mojej byłej żony, która nie życzy sobie mojej obecności w lokalu przy ulicy Mickiewicza, w którym nie przebywam od czasu rozwodu i przez wiele lat nie pokrywałem kosztów związanych z użytkowaniem tego lokalu. W związku z powyższym argumentacją liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby o przyznanie lokalu socjalnego, zasobów komunalnych, załączeniu przedkładam niezbędne dokumenty, orzeczenie o niepełnosprawności, odpis skrócony aktu małżeństwa, w tym informacje o rozwodzie, potwierdzenie zgłoszenia wniosku o wymeldowanie i kartę informacyjną szpitalnego. Można? Proszę bardzo. Panie Zbyszku, spotkanie będzie tam na dole. Spotkanie będzie na dole, tam burmistrz. Tak. Bo to za 20 minut, tak? Też kończycie, tak? No, tak. Komisję budżetową, ale może pan się zatrzymać. Jeśli pan ma jeszcze jakieś takie. Pierwsze to chyba nie znamy sytuacji, czy są jakieś lokale socjalne. Trzeba by się było skontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej. A druga sprawa to, nie wiem, tutaj pan pisze, że nie posiada żadnych środków, czyli nie ma ani renty, ani nic, tak? No właśnie, a jednak. Nawet gdyby takie mieszkanie byśmy znaleźli, przekazali, no to też się wiąże z jakimiś opłatami za...
To znaczy takie mieszkanie to są groszowe opłaty, to jest tak? Jakieś nadzwyczajne, tak? A jeszcze tam, jeżeli się ubiega w Jaźwie o ten lokal, to tam, nie wiem, jest jakieś 18 zł na miesiąc. Ale nie mam informacji co do posiadania, czy mamy w ogóle jakiś lokal do dyspozycji. Czy w najbliższym czasie ewentualnie będzie do dyspozycji, trzeba było wystąpić o informację do urzędnika, o przedstawienie informacji. Czy on był u mnie i rozmawialiśmy, skierowałem go do dyrektora zakładu gospodarki, bo przecież Mariusz wyładuje tym komunalne mieszkania, on musi skontaktować. Nie, ale w tej chwili na pewno nie ma żadnego mieszkania, nie ma takich mieszkań, tak? Ale będziemy się nad tym pochylali, tutaj będziemy tu rozważać tą kwestię. Chyba, że tylko chyba, się pojawi ta jakaś... osoba, która przyjęła tam ten lokal do Jaźwie, zrezygnuje z niego, bo ona jeszcze jest taka niezdecydowana do końca, ponieważ twierdzi, że to jest daleko wszędzie, prawda, a ma to jej dzieci. Ani opieki lekarskiej, ani żadnej komunikacji i tak dalej. Dla niej jest stanowczo to za daleko. Tak, to jest kobieta z Tłuszcza? Tak. Tak. No, ten był zdecydowanie jest przyjaciel. A on tam by ten lokal przyjął. Wszędzie może, żeby miał kawałek dachu nad głową. Czyli co, jaka decyzja stanowiska komisji? Nie, raz jak nie ma mieszkania na Bali Bożenko, to co możemy zrobić? No możecie zaprosić kogoś, spytać, możecie zapoznać się, nie wiem, dlatego pytam. No odpowiedzialne osoby wezwiemy w tym, że my... A może przestawać do Komisji Oświaty i prosić o informację z ucieka, może ale to jakaś... Czy może nie ma, może nie ma sens rzucać, tylko po prostu poprosić o informację i... Może pani Czachowicz nam ten temat zrobił teraz, nie? Zadwie pani ja, bo to... Nie, może nie? Pani Czachowicz niebawem przybędzie, tylko... Może miała jakąś wiedzę, nie? Ale jest komisja. Jest komisja. Od przydzielania mieszkania w UGK. Czyli co? My opinię wydamy, że gdyby się pojawiły... Gdyby była taka możliwość, to jak najbardziej, ale z tego skorzysta. To tak, to pozytywnie się do tego stosunkujemy. Czyli opiniuję pozytywnie w przypadku znalezienia takiego lokalu. Tak. To już czytane było. Tak. Czyli co? Chyba zamykam posiedzenie. Czyli się ma... To jest Ela. Czekamy na panią. A, czekamy. No dobrze, czekamy. To jeszcze chwilę. A kiedy komisja? Pani przewodnicząca? Kiedy komisja ustalimy termin może następnej komisji? No termin. Wstępnie ustalona jest sesja na 30, tak? Tak. Przewodniczący. Także no przed sesją na pewno. Ja oprócz tego no tak tutaj będę dosyć częściej, dlatego że tutaj się nie da inaczej, żeby to... To już będzie trzecie posiedzenie, tak? Zapiąć już do końca. No i wracając do tego, czyli co tutaj, nie ma ustępstwa ze strony pana przewodniczącego i zastępcy jego. Znaczy, no, ja uważam, że te środki są i tak za małe, no ale... Czyli co, na tym drugim spotkaniu z burmistrzem teraz za... No tak, oczywiście, porozmawiamy. No, ja uważam, że te środki są za małe. No jeszcze zobaczymy, jak pójdą przetargi, ale... Który sesja będzie? Chyba 14, 15. Nie wiem, jak tam wam pasuje, jak pracujecie. Ale i taki... Sesja czy którego? 30? 30. Weź każdy ze szczytu. Nasza sesja jest wtorek. Może o 15. 14, 15. W poniedziałek? W poniedziałek sesja? Nie, no w poniedziałek komisja. A zerki, czy ktoś nie ma już? Bożenka, zerki, czy ktoś nie ma już jakiś? No to zrobić. No albo w piątek, żeby można było jeszcze, nie wiem, bo było 30. W piątek jest wysyłka materiału, nie, a nie, to 19, jest 19 miesiąca. Może być po tylko do Wigilia jest 22. Ja tutaj 21 do 27 to nie mam gdzie. Ewentualnie przed Wigilią 22, w piątek będą... No tak, żebyście materiały już mieli na sesję. No właśnie. To tylko 29 zostaje przed sesją. No to zrób. Komisja Oświaty nie ustaliła do tego spotkania. Może być tak, 9, 10. Znajdziemy to. 29? Jutro ustalimy. 29, tak. Godzina? Do 16 urząd, tak? No tak. 10 później pasuje? Nie, godzina. Ale kiedy, którego? 29. W komisji ustalacie, tak? Tak, przygotowy. To jest poniedziałek. A 14? 10 pasuje? 14? Do 16 urząd, 2 godziny. 30, no to już może ja na 13 nie robisz ciężej. No bo może ja będzie ciężej. No to 13, tak? Do 13. 29 po 13. Mhm. Dobra. I sesję 14, 15, tak? 30.
14. 30. Tak. Tak. Sporo ludzi może. O której, Krzysztof? No? 14. Ale które, tak? 30. sesja będzie o 14. 30 grudnia, to jest wtorek, godzina 14. A może na 31? Czekaj. No nie, to 31 to musielibyśmy zmienić lokal, no. W innym lokalu musieliśmy. No to znaczy, że ta sesja już będzie taka budżetowa. No ja znowu. Później przejdzie się na pierwszy To już będzie budżetowa. Głosowanie mi świetnie szło. To będzie budżetowa. Tak, na pierwszego za pierwszego. Co? 31. I o 12 przeprowadzi głosowanie. No to liczyło. Dobrze, czyli ten dobry. Pani Wilko, przekłada pan na kiedy tam poprosiłem? Godzinę wcześniej, panie Brzegu. No nie wiem. No to teraz poprosimy chwilę przerwy. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetowej. Dziękuję za przybycie.